Dobrze. To będziemy przechodzić do kolejnej części naszego kongresu. Niestety nie. Przegraliśmy z elektroniką, jeśli o to chodzi. I kolejną częścią naszego kongresu będzie panel dyskusyjny Przyszłość Lewicy. I chcielibyśmy zaprosić nasze gościnie i naszych gości do zajęcia miejsc. Tak, zapraszamy Annę Marię Żukowską z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Piotra Ikonowicza z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Paulinę Piechna-Więckiewicz z Wiosny Roberta Biedronia. Oraz Adriana Zandberga z Lewicy Razem. A panel poprowadzi rzeczniczka prasowa Lewicy Razem, Dorota Olko. Halo? A, raz, dwa, on. Dobrze, jesteśmy chyba w komplecie, więc możemy zaczynać. Bardzo mi miło, że możemy poprzedzić nasze obrady debatą, w której wezmą udział nasi partnerzy, partnerki, przyjaciele z różnych ugrupowań lewicowych. Zanim dwa słowa tutaj przedstawię, wprowadzę gości, chciałabym powiedzieć, będziemy dyskutować o przyszłości lewicy, czyli będziemy patrzeć, rozmawiać o tym, co przed nami. Ale warto powiedzieć, w jakim jesteśmy momencie. Dzisiaj mówiła o tym Paulina Matysiak na konferencji prasowej. Podkreślała, że za nami rok trzech kampanii. Teraz w pamięci mamy tę ostatnią kampanię uwieńczoną sukcesem całej lewicy, ale myślę, że wszyscy pamiętamy cały ten gorący, momentami trudny, pełen wyzwań rok, który zaczął się od wyborów samorządowych, potem wybory europejskie i wreszcie wybory parlamentarne. Ten rok trzech kampanii był rokiem, w którym uczyliśmy się współpracy w różnych konfiguracjach na lewicy, w różnych zestawach personalnych. I myślę, że będziemy się jej uczyć dalej, bo to działa, ale przed nami wciąż kolejne wyzwania. Jest z nami Paulina Piechna-Więckiewicz z Wiosny Roberta Biedronia, rozpoczynała się historia współpracy razem z innymi ugrupowaniami, bo z Pauliną współpracowaliśmy w wyborach samorządowych w Warszawie. Dzisiaj Paulina jest dyrektorką biura klubu, koalicyjnego klubu Lewicy w Sejmie. Jest z nami Piotr Ikonowicz, lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, z którym... współpracowaliśmy przy kampanii europarlamentarnej. Wynik, jak wspominała Marcelina Zawisza, był rozczarowujący, ale myślę, że wszyscy wspominamy tę kampanię jako czas bardzo fajnego, pozytywnego, owocnego uczenia się współpracy. Jest z nami Adrian Zandberg, jeden z liderów Lewicy Razem. Oraz Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posłanka. O, zapomniałam przypomnieć o Adrian Żukowskiej. A dzisiaj także rzeczniczka klubu, koalicyjnego klubu Lewicy, naszego wspólnego klubu parlamentarnego.
Ja się nazywam Dorota Olko, jestem rzeczniczką. Razem mam przyjemność poprowadzić tę debatę. I chciałabym tych debat w tym miesiącu powyborczym, debat o przyszłości lewicy, było dużo. I chciałabym dzisiaj trochę odwracać te pytania, które się w dotychczasowych debatach pojawiały, ale zacznę od tego, o czym mówiła Marcelina w tym przemówieniu otwierającym, bo pojawiły się takie dosyć mocne statementy, że walczymy o lewicowy rząd za 4 lata, że chcemy rządzić krajem, żeby wprowadzać nasze postulaty w życie. Ale dzisiaj jest to pytanie, po co lewica nam teraz w Sejmie? Mówiła o tym Marcelina, ale jestem ciekawa, jak widzą to nasi partnerzy, nasi lewicowi przyjaciele. I pozwolę sobie zacząć od Piotra Ikonowicza, bo jestem ciekawa, jak widzi ten pierwszy miesiąc lewicowego porozumienia w polskim parlamencie. Ja myślę, że porozumienie mamy jeszcze przed sobą. I to ma być porozumienie nie kanap, tylko porozumienie lewicy z ludem. Bo tego jeszcze nie ma. Jak pójdziecie do zakładu pracy, to się dowiecie, że lewica to jest jakiś dziwny twór, który ma jakieś cele, które niekoniecznie są podzielane przez tak zwany proletariat. Dowiecie się bardzo często, że lewica to jest rodzaj wyzwiska. A my byliśmy już zepchnięci tak bardzo do kąta, że nawet jakby no przechodziły w debacie publicznej określenia o czerwonej zarazie, tak? Gdzie czerwony sztandar musiał się koniecznie kojarzyć ze Stalinem, a pogrobowcem Stalina był stosunkowo jeszcze młody działacz lewicy Adrian Zandberg. I ja myślę, że my musimy iść za ciosem, dlatego że dwa razy zabrzmiał głos lewicowy. Raz podczas debaty przed tymi wyborami, kiedy Razem zaistniało z tym bardzo dobrym wynikiem i kiedy odezwał się Adrian, no znalazłszy się w gronie polityków, czyli no nie ukrywajmy ludzi niezbyt rozgarniętych. I oczywiście moje wielkie marzenie jest takie, żeby Adrian wystartował i żeby miał okazję zmierzyć się z demonem intelektu i refleksu Andrzejem Dudą. Wcale nie jest tak daleko, jakby się zdawało. Ostatnie badanie, różnica między Kidawo-Błońskimi a lewicą to jest jakieś 8 punktów, tak? A czasu jeszcze trochę jest. Natomiast mamy, to jest jakby jedna strona i ja myślę, że o to trzeba walczyć. Z drugiej strony jest 6 posłów Razem, no i co najmniej jeszcze 4 odważne osoby, które Razem głosowały za podwyżką akcyzy, czego wam szczerze gratuluję, ale też pokazuje to mniej więcej, jaki jest rozkład sił, tak? 10 do 39. Zobaczymy w innych głosowaniach, jak będzie, ale myślenie w kategoriach prospołecznych i lewicowych niekoniecznie musi być tak rozpowszechnione w tak zwanej lewicy parlamentarnej, jak jest na tej sali, tak? I teraz oczywiście pytanie, bo jedynym sposobem, i ja myślę, że tak rozumiem to, że zostałem tu zaproszony do tej debaty, żeby to bierzecie pod uwagę, no jest sojusz z ludem, który pozwoli wyrwać się z kleszczy takiej pragmatyki parlamentarnej. Mi się wydaje, że siła lewicy powinna być budowana w tej chwili przede wszystkim poza parlamentem w oparciu o te komunikaty, które przekazują ludzie, którzy głosowali za podwyższeniem akcyzy, którzy brali pod uwagę poparcie zniesienia 30-krotności. Tutaj ja mam trochę inne zdanie, ale pewnie nie było się jak dogadać w sprawie tej emerytury maksymalnej. Natomiast no, musimy sobie powiedzieć, że to był postulat oparty o zasady sprawiedliwości społecznej, tak? No bo niestety mamy fantastyczny projekt, który dopiero będziemy mogli wprowadzić w życie, jak lewica wygra wybory. I znowu pytanie, co to znaczy, że lewica wygra wybory, tak? Kto je wygra? Czy wygra je ugrupowanie, które już rządziło i nie rządziło lewicowo?
że wygra je lewica ideowa, z wyobraźnią, ale też idealistyczna, która wyciągnie rękę po ludowy elektorat PiS-u. Bo bardzo długo problemem naszych przyjaciół z Razem było to, że trzymali się jakby takiego elektoratu na obraz i podobieństwo swoje, tak? Czyli no jest jakaś grupa progresywnej, jak to się mówi, lewicującej młodzieży, wszystkich inteligentnej młodzieży, która głosuje. No ale nie przesadzajmy się, ile tego może być. To był szklany sufit, tak? To tak gdzieś 5% by nigdy nie przebiło. Natomiast ja zawsze chciałem namawiać was i zawsze uważałem, że lewica powinna się zakorzenić w zakładach pracy, tak, bo nadal są zakłady pracy, bo nadal odbywa się w Polsce produkcja, tak? No wszystkie rzeczy materialne, którymi się posługujemy, jeżeli, no to ktoś wytworzył, tak? Ci ludzie się zaczynają upodmiotować politycznie. Takim otwarciem do tego upodmiotowienia było to, że już nie ma tak bardzo pustych lodówek, tak? Człowiek, który nie myśli o jutrzejszym obiedzie, się upolitycznia, a polityczny, to znaczy mądry, a polityczny, znaczy głupi, że nie chce wiedzieć, co się wokół niego dzieje, tak? I ludzie się upolityczniają i tutaj w ramach takiej zachęty powiem o dwóch wynikach tego znakomitego wystąpienia Adriana. Przy czym dla mnie ważne jest to, że człowiek lewicy i to młodej lewicy ma fantastyczne wystąpienie w Sejmie. Gdybyśmy przeanalizowali to wystąpienie, to nawet nie było szczególnie lewicowe. Natomiast było trafne. Było trafne i było błyskotliwe. I powiedział to człowiek z lewicy. I zobaczcie, jaki jest efekt. Były badania, z których wynika, że to przemówienie trafiło pod strzechy. Do małych miejscowości. Czyli do elektoratu PiS-u, do ludu, tak? A już bardzo konkretny przykład. My jesteśmy akurat partią ludową, znaczy pracowniczą, robotniczą. I taki nasz kolega Wojtek pracuje w elektrociepłowni Żerań. I on oczywiście ciągle politykuje z tymi swoimi kolegami. I on mówi, że wszyscy prawie jego koledzy to są wyborcy PiS-u. I wszyscy pieli z zachwytu nad przemówieniem Adriana. Znaczy, jest w kłucie, ale to jest jedno w kłucie. Teraz tak, ja pamiętam, bo ja byłem w klubie SLD, dlatego nigdy nie rzucam kamieniem, prawda? Każdy musi przez to przejść. I każdy ileś czasu wytrzymuje, żeby było jasne. Ja pamiętam, że po tej pierwszej... Piotrze, ale to nie jest klub SLD, przypominam. Proszę? To nie jest klub SLD, to jest klub koalicyjny i to jest może ta różnica. Oczywiście, no. A lista też była koalicyjna. Znaczy, jakby... Tu się nie ma co kłócić tam, jakbyśmy odeszli i zrobili koło, to w następnej kadencji, nie, najpierw za mną chodził Borowski i mówił, że już nigdy więcej nie będę posłem. I potem znowu z listy SLD. I potem Martyniuk, ten rzecznik dyscypliny, chodzi za mną i ciągle pytał, kiedy wyjdziecie z klubu, kiedy wyjdziecie z klubu. No i się doczekał. Ale co ciekawe, jakie były wtedy relacje, bo my byliśmy jako PPS sojusznikiem. Szliśmy na koalicyjnej liście. I kiedy zmarł fantastyczny człowiek Andrzej Lipski, nasz poseł, to klub SLD wydelegował posłankę Walczyńską-Rechmal, Marię, żeby uzupełniła koło PPS-u, żeby uratować koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Ale to był sojusz na trochę innych zasadach, w trochę innych czasach. Natomiast oczywiście to, co ja chciałbym zaproponować, to chciałbym zaproponować przede wszystkim zbudowanie tego, co jest powodem, dla którego ludzie mieliby głosować na prawdziwą lewicę. Tak, no tak to umownie nazwę. Myśmy niedawno zrobili taką konferencję o alternatywie socjalnej, o lewicowym koncepcji państwa socjalnego. I muszę powiedzieć, że z dużym szacunkiem, że Maciek koniecznie na tej 6-godzinnej konferencji wytrzymał do końca. Więc może nie była nudna, a na pewno była ciekawa, na pewno była wartościowa. Następną konferencję planujemy z tą pozaparlamentarną lewicą, z tą taką twardą lewicą. Planujemy na przełomie stycznia i lutego i będzie poświęcona pracy. No wiadomo, że to jest bardzo szeroki temat, ale chcemy zbudować program i chcemy wspólnie go budować, który odpowiada na ważne pytania, które będą ludzie zadawać w miarę, jak będziemy rośli, tak? Jak będzie Polska wyglądała rządzona przez lewicę? Gdyby opierać odpowiedź na tym, jak wyglądała, kiedy rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej,
No to nic rewelacyjnego by z tego nie wynikło, prawda? Po prostu wiadomo, że wszystkie partie przez te 30 lat prowadziły program Balcerowicza mniej lub bardziej, tak? Czyli że to były rządy neoliberalne. No ale teraz z jakiegoś powodu ma się dokonać przełom. I teraz tak, oczywiście można by założyć, że te osoby, które wydelegował do Sejmu Sojusz Lewicy Demokratycznej, pójdą drogą Adriana Zandberga, tak? I Lewicy razem. Ale czy taki przełom w Bulwie się dokona, to my tego jeszcze nie wiemy. Dlatego, no, dlaczego Adrian został wydelegowany do tego przemówienia? Bo to było kluczowe przemówienie na początku kadencji. No bo trzeba było się za nim schować, bo nie było koncepcji. Istniało coś, co się nazywa totalna absencja koncepcji, tak? Natomiast tu jest jakaś lewica z jakąś podmiotowością, która ma pomysł. Czy dalej tak będzie? Bo ja pamiętam, że jak byłem w klubie SLD to i była debata na temat Balcerowicza, to mi nie pozwolono przemówić w tej debacie, tak? No bo powiedziałbym złe rzeczy o Balcerowiczu, a tego nikt nie chciał tam w kierownictwie klubu. Oczywiście, że ten klub i ci ludzie już to nie ci sami, że na pewno ewaluowali i na pewno powinniśmy wszyscy ich ciągnąć w lewo. Natomiast jeżeli za bardzo się zakopiecie w tych grach parlamentarnych i nie zobaczycie tego, co jest do zbudowania teraz, czyli lewicy w fabrykach i w powiatach, to poniesiemy klęskę. Myśmy w Polskiej Partii Socjalistycznej mieli takie hasło i odzew. Hasło brzmiało: zwyciężymy, a odzew był przejebany. I ja bym nie chciał, żebyście tego doświadczyli, bo samo wygranie to jeszcze nie jest zwycięstwo, jeżeli nie macie na plecach milionów ludzi, którzy na was liczą i patrzą wam na ręce, czyli ruchu pracowniczego. Dziękuję za zaproszenie i życzę wam wszystkiego najlepszego. Myślę, że tutaj Piotr tak wiele razy przywoływał Sojusz Lewicy Demokratycznej, że najlepiej, żeby odniosła się teraz Ania, która była zresztą wśród tych, jak Piotr to nazwał, odważnych, jeżeli dobrze pamiętam, głosujących za podwyżką akcyzy. I chciałam zapytać Anię, jak ty to widzisz, jak widzisz rolę Lewicy przez najbliższe 4 lata? Dziękuję za głos, tradycyjny głos krytyki, ale oczywiście zasłużony, tylko patrząc na lata wstecz od Piotra Ikonowicza, który z Sojuszem Lewicy Demokratycznej niegdyś współpracował. Głosy krytyki dotyczące przeszłości SLD przyjmuję na klatę i odnoszę się do nich z pełnym zrozumieniem. Gdyby tak nie było, to myślę, że ciężko by nam się współpracowało. Nie tylko zresztą ja, ale też myślę, że kierownictwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej wie, co zrobiliśmy złego. Nieraz już o tym mówiliśmy. I wie, że ta droga, którą podążał Sojusz Lewicy Demokratycznej, kiedy był u władzy, nie była drogą lewicową. To prawda, to była droga neoliberalna, przyznajemy to. Natomiast no jest coś takiego, może to nie powinnam używać tego terminu odkupienie, ale jest też bardziej może, jeżeli chodzi o prawo karne. No jeżeli ktoś odbył karę, tą karą było dla nas wypadnięcie poza Sejm, bo to było spowodowane utratą zaufania elektoratu, to jest jasne. Oczywiście w długim horyzoncie czasowym tak to się skończyło. To ma prawo wrócić do społeczeństwa na pełnych zasadach, na pełnych prawach, takich jak wszyscy inni członkowie i członkinie społeczeństwa. I myślę, że ja bym chciała, żeby wyborcy, wyborczyni Lewicy dali Sojuszowi Lewicy Demokratycznej szansę na wykazanie się w tejże właśnie lewicowości. Myślę, że na to szansa jest i że będziemy tego dowodzili i w głosowaniach, i w swoją pracą poza parlamentem. Jeżeli chodzi o ten brak wizji zarzucony też Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, to myślę, że to jednak tak nie było, Piotrze. Myślę, że to też potwierdzi Adrian, to żeby Adrian reprezentował cały klub w debacie dotyczącej expose. Było wspólną decyzją klubu po prostu. Bo Adrian jest z nas wszystkich najlepszy. Dlatego. I tyle. I nie było, nie kryła się za tym chęć schowania się za jego plecami. Bo to, że jest najlepszy, nie oznacza, że inni są beznadziejni. Ma duże plecy. Inni są znakomici.
Natomiast jeżeli chodzi o wygłaszanie przemówień, udział w debatach, to Adrian jest zdecydowanie w tym z nas najlepszy. Ale inni są również znakomici i będą to pokazywali na posiedzeniach Sejmu nie raz i nie dwa. Teraz chciałam jeszcze tak odnieść się do tego, co Piotr powiedział o szukaniu lewicowego elektoratu, takiego prawdziwie lewicowego, jeżeli chodzi o podejście ekonomiczne. Bo jest z tym problem, to pokazują wszystkie badania, że wyborcy, wyborczynie SLD, Wiosny, Roberta Biedronia, Lewicy Razem nie są elektoratem ludzi pracy. Po prostu tak jest, w tej chwili oczywiście. I tu na marginesie dodam, że ten najbliższym elektoratem ludowi pracy to jest elektorat akurat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tak się składa. No. Tak pokazują wszystkie badania elektoratów. I mamy z tym taki problem, że jeżeli chcemy stać na dwóch nogach, a przynajmniej ja bym chciała, na nodze socjalnej i na nodze tak zwanej światopoglądowej, chociaż poczucie tożsamości płciowej, czy orientacja seksualna, czy prawa kobiet, to nie jest żaden światopogląd, bo to się po prostu ma od urodzenia. Więc to nie jest spojrzenie na świat, tylko tak po prostu jest. To wtedy mamy trudność ze zwracaniem się do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, z odbijaniem tego elektoratu, bo on jest bardzo konserwatywny, jeżeli chodzi o podejście do państwa świeckiego, do praw kobiet, do w ogóle do praw człowieka, między innymi osób LGBT+. Dlatego myślę, że my byśmy, tak samo myślę, że Lewica Razem nie chciałaby chować tego elementu mówiącego o prawach człowieka, ale w tym momencie również następuje to zderzenie z wyborcą, wyborczynią Prawa i Sprawiedliwości, który już wtedy mówi: nie, dziękuję, nie chcę być przez was reprezentowany, reprezentowana. Jak spowodować, żeby to się zmieniło? No myślę, że właśnie to daje szansa naszej obecności w Sejmie, bo wrzucanie tematów, z którymi będziemy mogli rozmawiać z opinią publiczną, to znaczy one wejdą do dyskursu, o nich się będzie rozmawiało, będą o to pytani różni politycy innych formacji, polityczki, i będzie się o tym też rozmawiało w domach, pozwoli na oswojenie, na wprowadzenie nowych tematów do opinii publicznej, do tego, żeby taki wyborca, wyborczyni Prawa i Sprawiedliwości mogli zobaczyć, że nie gryziemy, że też gej czy lesbijka nie jest demonem, który gwałci, morduje i masturbuje dzieci. Bo tak to jest przedstawiane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, to już w ogóle. A właśnie, skoro jestem przy Konfederacji, to jest jeszcze, my się nad tym zastanawialiśmy też w klubie, jak powinniśmy się pozycjonować wobec Konfederacji, która jest siłą jawnie neofaszystowską, jest też ultraliberalna gospodarczo. Czy my powinniśmy stać jako pierwsi w kontrze do Konfederacji, czy raczej starać się realizować politykę No Platform? I myślę, że raczej ta linia idzie w tym drugim kierunku, aczkolwiek na pewno trzeba się wszystkim neofaszystowskim słowom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, przeciwstawiać. Tylko że to też jest pomysł na to, żeby nie dać się zepchnąć do ekstremów, żeby nie było tak, że ludzie postrzegają Lewicę i Konfederację jako dwa ekstrema, które ze sobą rozmawiają, a takie prawdziwe, poważne partie to siedzą w centrum. I to też jest problem, bo naszą lewicową tożsamością jest walka z faszyzmem. Jest walka też z neofaszyzmem i jest walka z rasizmem, z ksenofobią, z nienawiścią wobec kobiet. I powinniśmy tak naprawdę twardo stawiać czoła Konfederacji, tylko że musimy to zrobić mądrze. Myślę, że ta rozmowa też jest jeszcze przed nami na forum klubu parlamentarnego. Po to, żeby właśnie nie dać się zepchnąć do tego poziomu, tutaj się świry ze sobą kłócą, jedni z lewicy, jedni ze skrajnej prawicy. Bo my też zaczynamy coraz częściej być w mediach określani jako skrajna lewica. Nie wiem za bardzo, co jest skrajnego w socjaldemokracji. Ja jestem skrajny. Okej, okay, ale nie jesteś w naszym klubie, nad czym zresztą ubolewam, Piotrze. Niemniej jednak to jest cokolwiek dziwne, że zwykła klasyczna socjaldemokracja bądź co bądź jest uważana w naszym pięknym kraju za ekstremum polityczne.
To jest niesamowite. To też pokazuje, jak zubożona jest nasza debata, jak ludzie mało wiedzą o doktrynach politycznych. Nie wiem, co robili na WOS-ie. Nie wiem w ogóle, czy na WOS-ie to się tak szczegółowo uczy już jeszcze dzisiaj. I to jest przykre. No, my możemy jedynie stawiać na edukację i pokazywać ludziom, jakie są różnice między różnymi prądami politycznymi, również na łonie lewicy. I myślę, że jeżeli ta współpraca będzie się układała, naszych trzech partii, wkrótce pewnie dwóch, bo tak jak pewnie Państwo wiedzą, Sojusz Lewicy Demokratycznej Wiosna Roberta Biedronia utworzą wspólne ugrupowanie. Jeżeli to będzie przebiegało tak jak dotychczas, na partnerskich warunkach, to myślę, że będzie dobrze. Myślę, że nam Suduwa nie odbije z żadnej ze stron, bo ryzyko jest oczywiście zawsze, tak samo po stronie no, większego ugrupowania, jakim będzie SLD połączone z Wiosną, jak i Lewicy Razem, która ma bardzo dużą atencję medialną i jest postrzegana jako, zresztą słusznie, jako świeży powiew i rzeczywiście ekspozycję medialną ma dosyć dużą i to powoduje, że gdyby być może nie te 4 lata poza Sejmem, to by niektórym z członków, członkiń Lewicy Razem szajba odbiła, ale nie widzę tego, żeby komukolwiek odbijała, więc myślę, że będzie dobrze. Myślę, że przed nami jest też no właśnie decyzja o kandydacie lub kandydatce na prezydenta. Ja mam swoje preferencje, nie mogę ich zdradzić, bo to by było no, z rzeczniczki klubu jakąś tam deklaracją, więc tego nie powiem. Ale powiem, że nie bez kozery dzisiaj tutaj z wami jestem. Już tak dobrze, bo już się tak zaczęłam rozwodzić chyba za długo. Myślę, że rzeczywiście największym wyzwaniem jest to, o czym mówił Piotr Ikonowicz, o tym, żeby nie tracąc tego elementu walki o prawa człowieka, umieć dotrzeć też do elektoratu socjalnego, do ludzi pracy. I też mała uwaga też do Piotra, skoro Piotr się zwracał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to ja się będę zwracać do Piotra, który jest emanacją człowieka pracy, ludu pracującego, jak dla mnie. Człowiek pracy to nie jest tylko człowiek, który pracuje w fabryce. Prawa pracy są bardzo często łamane w wielkich korporacjach wobec ludzi, którzy pracują przy biurkach. Ci ludzie mają nadgodziny, kobiety nie chodzą na urlopy macierzyńskie. Prawa do urlopu też bywają bardzo często naruszane. Są ludzie odwoływani z urlopu albo na tym urlopie non-stop w zasadzie bombardowani mailami i nie mają tego urlopu. W związku z czym nie zapominajmy, że ludzie pracy to nie tylko ci, którzy pracują fizycznie bardzo ciężko, ale to też ci, którzy gdzieś tam w Mordorze siedzą przy biurku po 20 godzin dziennie. To też są ludzie pracy. Dziękuję. Ja tutaj zrozumiałam wcześniej tę wypowiedź Piotra o wyjściu do ludzi pracy i budowania tego poparcia, współpracy, budowania współpracy z ludźmi pracy trochę tak, że to jest ważna praca, która musi się odbywać poza parlamentem, żebyśmy poszerzali bazę. I chciałam zapytać o Paulinę, która wykonuje teraz bardzo ważną robotę. Nie wiem, wśród ludzi pracy. Ja też, bo już mnie tak zaczepiacie, to się odezwę. No. Nie. W Polsce jest 16 milionów ludzi pracy najemnej. I to są różne rodzaje pracy i ja żadnej nie uważam za lepszą czy gorszą. Natomiast są takie prace, których nikt nie chce wykonywać i one powinny być szczególnie wysoko wynagradzane, a nie sprowadzać z Pakistanu. No. Chciałam Paulinę zapytać, jak to widzisz od strony tej pracy, takiej organizowania powrotu Lewicy do Sejmu? Obserwujesz nasz klub, obserwujesz ludzi, którzy zaczynają swoją pracę sejmową. Jak ty widzisz to, w jaki sposób ta obecność sejmowa może pomagać Lewicy we wzmacnianiu naszej pozycji, naszego poparcia przez najbliższe 4 lata. Więc tak jak już wspomniałam, Piotr na pewno nie uzna, że ja wśród ludzi pracy tam gdzieś wykonuję pracę. No mnie, ale nie wiem czy posłów. Posłów uznajesz za ludzi pracy? No.
nigdy nie wiedziałem, dlaczego mi taką kasę dają, że ja robię coś, co lubię. No. Przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie, a najbardziej pogratulować wam wszystkim tego, że jesteście w Sejmie, że cała ta wasza praca, którą miałam przyjemność obserwować, wreszcie wydała owoce i że przełamaliście ten imposybilizm, mówienie o partii Razem, jako o tych ideowcach, którzy nigdy nie osiągną swoich celów, a wy pokazaliście i pokazałyście po prostu zgięty łokieć i zrobiliście to, więc bardzo wam serdecznie gratuluję, bo nie wiem, czy sami w pewnym momencie i same w to wierzyliście. Naprawdę gratulacje, wielkie. I zostaliście sobą, tak uważam i tego również wam bardzo gratuluję. Wydaje mi się, że oczywiście nie wypada przy Piotrze Ikonowiczu powiedzieć inaczej, że generalnie Piotrze masz rację. Nie ośmieliłabym się powiedzieć inaczej. Nie, no jak uważasz, to już. Myślę, że przede wszystkim praca u podstaw powinna być wykonywana przez wszystkie partie polityczne, nie tylko przez lewicę. I to, czego jeszcze brakuje temu świetnemu zespołowi, bo ten zespół w Sejmie Lewicy, on jest tak, różnorodny. Są tam kobiety i mężczyźni, którzy różnią się też i jeżeli chodzi o osobowości i pewnie w niektórych punktach programowych, ale wiedzieliśmy to wszyscy, przystępując do tego sojuszu, znając swoje wady i zalety. I ja uważam, i mówię to wszystkim dziennikarzom i dziennikarkom, którzy pytają, trochę się czuję jak na pudelku, o to, czy ktoś z kim rozmawia w klubie, czy ktoś nie rozmawia, może ktoś jest obrażony, o co są największe kłótnie. Ja uważam, że mam przyjemność pracować z ludźmi, którzy naprawdę zmienią przyszłość tego kraju, właśnie dlatego, że są różni i różne i potrafili się dogadać i widzę, jak ścierają się ich poglądy. I widzę też, jak wspólnie dochodzą do konsensusu. I to jest najważniejsze, bo to ostatnie zawsze na lewicy trochę, no różnie z tym bywało, sami wiecie, jeśli chodzi o dochodzenie do konsensusów. Więc ten klub ma wielki, olbrzymi potencjał. Są tam osoby ideowe, osoby, które przez wiele lat wykonywały również wielką pracę w ramach działalności społecznej. Są na przykład dziewczyny z Wiosny, które od lat zajmują się walką z przemocą wobec kobiet. Są osoby walczące o świeckie państwo. Są osoby walczące o ludzi pracy, o ich problemy. Naprawdę, tam nie ma nikogo, kto nie byłby w tym klubie potrzebny. I wszystkie tematy, mam wrażenie, że wszystkie tematy, od ochrony środowiska, przez prawa kobiet, przez prawa człowieka, szeroko rozumiane, do kwestii socjalnych, mają swoich reprezentantów i reprezentantki w klubie, osoby merytoryczne, które podołają tej pracy w Sejmie. I nie sądzę, żeby to się miało zmienić, bo mogą tylko ewoluować ku lepszemu, więc to nie było tak, że Adrian Zandberg przechodził przypadkowo z tragarzami i dlatego został wybrany do wygłoszenia kontr-expose. Tylko tak jak wspomniała Anna, uznano, że będzie najlepiej reprezentował klub i przedstawił wizję, która jest wspólna dla tej grupy, dla tych trzech partii, dla reprezentantów i reprezentantek wyborców, którzy zdecydowali się zagłosować na lewicę i ta lewica w tych wyborach osiągnęła olbrzymi sukces. Ja bym chciała powiedzieć, że oprócz kwestii ekonomicznych, z którymi powinno się wyjść do ludu, są kwestie wymiaru sprawiedliwości.
I to poczucie sprawiedliwości, ludowe poczucie sprawiedliwości, bo kiedy widzimy w tym ostatnim tygodniu, czytamy, nie wiem, czy czytaliście wywiad z redaktor Kopińską, która między innymi zajęła się sprawą Boremeuszek. I ona mówi tam, że jedna z ofiar sióstr Boremeuszek, właściwie ten mężczyzna, który ujawnił proceder, zapisała się do PiSu. I tam chce działać jako aktywny działacz polityczny. To jest coś, nad czym my naprawdę musimy się zastanowić. To znaczy, na pierwszy rzut oka naturalnym byłoby, że ten mężczyzna w poszukiwaniu realizacji pracy nad sprawiedliwością, nad wymiarem sprawiedliwości w Polsce, powinien zapisać się do lewicy, prawda? To znaczy doznał krzywdy, za którą odpowiada Kościół katolicki w Polsce, tak? Brak nadzoru Kościoła katolickiego nad działalnością sióstr Boremeuszek. Oczywiście odpowiada też państwo, zgodnie z przepisami odpowiedzialne za to, co tam się wydarzyło, ale on się zapisuje do PiSu. Dlaczego on się zapisuje do PiSu? Bo on uważa, że PiS zaryzykuje reformę wymiaru sprawiedliwości. Że on ją po prostu zrobi. Że nie będzie się przejmował jakby statusem sędziów, tym, w jaki sposób elity rozmawiają o wymiarze sprawiedliwości. On wreszcie chce wymiaru sprawiedliwości, w którym nie będzie, jak rozumiem, ludzi z małej miejscowości, którzy odpowiadają z pełną odpowiedzialnością przed wymiarem sprawiedliwości, i ludzi takich jak Roman Polański, którzy wielkimi ludźmi są, dlatego można im więcej wybaczyć. I teraz jest pytanie takie, czy lewica jest w stanie zagwarantować, wiem, że to dosyć taki wywód już bardzo rozciągnięty, ale czy lewica jest w stanie zagwarantować, a ja uważam, że jest, i to też jest element tego wyjścia z postulatami do szerszego grona odbiorców, reformę wymiaru sprawiedliwości, która wzmocni poczucie sprawiedliwości, realnej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo ta przeprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość miała doprowadzić tylko i jedynie do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało wpływ na sądy, prokuraturę. I wszyscy to wiemy, myślę, że z tym nie ma co dyskutować. Ale to jest jedna z kwestii również do załatwienia poza i związana też z kwestiami ekonomicznymi. Bo reforma wymiaru sprawiedliwości to też kwestia ustawy reprywatyzacyjnej, bo reforma wymiaru sprawiedliwości to też przyjrzenie się temu, w jaki sposób układ zadziałał przy reprywatyzacji. Piotr wie to najlepiej. Nie mieliśmy do czynienia tylko z osobami skupującymi roszczenia, ale mieliśmy do czynienia z całym systemem, w którym najmniejszym zarzutem mogłoby być ktoś nie zareagował, największym zarzutem ktoś wydał wyrok, wziął udział w tym procederze. I Jan Hartman w swoim felietonie w polityce niejako broni Romana Polańskiego. Partia Razem protestowała przeciwko temu, żeby oczerniać studentów, którzy nie chcieli wizyty Romana Polańskiego na swojej uczelni. Ja uważam, że to jest jeden z problemów lewicy. To znaczy Jan Hartman jest osobą kojarzoną z lewicą. Bo jest. Bez względu na to, czy wy uważacie tutaj, czy my uważamy tutaj, że Jan Hartman jest osobą o poglądach lewicowych. I teraz co mówi profesor Hartman? Że generalnie nie powinno się, ale jednak należy uznać zasługi Romana Polańskiego dla kultury i sztuki. I jednak takiego wielkiego człowieka trzeba jednak troszeczkę inaczej potraktować. Inaczej w moim rozumieniu. I myślę, że każdej osoby znaczy łagodniej niż na przykład proboszcza z małej wiejskiej parafii. A rozumiem, że nam chodzi o to, żeby każdego potraktować tak samo.
I to jest coś, co należałoby załatwić. Mamy świetnych prawników na lewicy. Mam wrażenie, że dadzą radę zaproponować porządną reformę wymiaru sprawiedliwości. I to jest właśnie to, czym lewica w Sejmie różni się od opozycji, od pozostałych partii, od Platformy Obywatelskiej. Lewica zakasowała po prostu pierwszy tydzień w Sejmie, pokazała swój projekt, pokazała, że jest alternatywą, zmusiła wszystkich do dyskusji na temat tego, czy w Sejmie należy tylko mówić nie lubimy PiSu, czy należy jednak mieć swoje projekty, ryzykować, wychodzić z nimi, a potem ramię w ramię, i to się sprawdza w tym klubie, bronić ich w każdym programie telewizyjnym, przy każdej rozmowie z życzliwymi i nieżyczliwymi redaktorami. I to również ten klub pokazał. Ten klub jest różny, ale ten klub broni siebie nawzajem. Kiedy Włodzimierz Czarzasty w tym tygodniu mówił o wyzwoleniu Polski przez Armię Radziecką, nie było wątpliwości, że każda posłanka i każdy poseł, chociaż pewnie akcenty rozkładają inaczej, jeśli chodzi o te kwestie, będzie mówił jednym głosem. To znaczy tak, jak lewica powinna mówić. Jest jakaś prawda. I my nie będziemy podlizywać się aktualnej władzy, mówić o tym, żeby jeszcze bardziej czcić na przykład żołnierzy wyklętych, to co robiła Platforma przez dłuższy okres czasu, tylko trzymać się razem, i moim zdaniem to jest tak naprawdę najważniejsze. I to się sprawdziło, bo to, na co czekają wszyscy, to na to, że ten klub się podzieli, że ten klub gdzieś w dyskusji merytorycznej, publicznej będzie miał zupełnie inne zdanie w kluczowych dla państwa kwestiach. I to zdania mogą być różne, i to też lewica pokazała, ten klub, już kończąc. To znaczy było inne wspomniane już zdanie członków klubu w kwestii głosowania nad akcyzą. Było. Ale zdanie członków klubu zostało uszanowane. Klub ustalił, że każdy głosuje zgodnie ze swoimi przekonaniami i każdy bronił decyzji swojego kolegi czy koleżanki głosującego inaczej. I moim zdaniem to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość, a widziałam już, że posłowie i posłanki ruszyli w teren i non-stop spotykają się nie tylko z wyborcami i wyborczyniami lewicy, ale ze wszystkimi, którzy nie tylko chcą, ale z którymi powinni się spotkać. Dziękuję bardzo. Adrian, ty o tym, czym lewica zamierza się zajmować przez następne 4 lata, już sporo mówiłeś z mównicy sejmowej. Więc ja mam do ciebie takie pytanie nieco trywialne, ale co z twojego własnego doświadczenia, tego minęło już ile od kontrekspoze? 2 tygodnie? Jakoś tak. Jakie są reakcje ludzi? Jak ty widzisz, jak ten potencjał wystąpień sejmowych przekłada się na stosunek do lewicy, spersonalizowany oczywiście w twojej osobie w tym przypadku, ale co to zmienia? Okej. Ja nie przesadzałbym z wagą konkretnych wystąpień sejmowych dla przeważenia sytuacji społecznej, bo realna sytuacja społeczno-polityczna będzie pewnie w większym stopniu zależała od tego, jakie będzie tempo wzrostu PKB, jaki będzie ruch płac, jaka będzie za rok, dwa sytuacja na rynku pracy i jak będzie potrafiła odnaleźć się w tej sytuacji polityczna reprezentacja w parlamencie i polityczne organizacje poza parlamentem organizujące ludzi, i niż od tego, jaka pozostanie pamięć jednego lub drugiego przemówienia sejmowego w parlamencie. Tak mi się wydaje. Znaczy one są nam potrzebne i bardzo potrzebowaliśmy tej trybuny,
tak jak zawsze potrzebował jej ruch socjalistyczny do tego, żeby być głośniejszym i w krytyce, i w formułowaniu alternatywy. Ale realna zmiana nie wydarzy się na trybunie parlamentarnej. Realnej zmiany trybuna parlamentarna jest tylko fragmentem i narzędziem. Tak? I to moim zdaniem jest rzecz, o której musimy pamiętać. To znaczy, jeżeli chcemy, a ja chcę na serio, żeby w ciągu paru lat tym krajem rządził lewicowy rząd, to się nie wydarzy tylko i wyłącznie na tej magicznej sali. Także dlatego, że gdyby nawet dziwnym zbiegiem okoliczności 231 szabel mogło się podnieść w parlamencie za lewicowym rządem i za lewicowymi projektami ustaw, są jeszcze siły społeczne, którym te 231 głosów będzie bardzo nie w smak. I żeby lewicowy, konsekwentnie demokratyczny i konsekwentnie prospołeczny rząd mógł się utrzymać, to muszą być siły społeczne, które będą stały za tym rządem. I w tym sensie parlament jest do tego bardzo ważnym drogą i ważnym narzędziem, ale nie narzędziem jedynym. Więc odpowiadając na pytanie o ten oddźwięk, no ja to szczerze mówiąc trochę nie wierzę w tą opowieść o tym, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to jest grupa, która bardzo silnie Prawa i Sprawiedliwości będzie się trzymać, bo moim zdaniem są bardzo różni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, to oczywiście jest tak, że jeżeli spojrzymy sobie na wyniki wyborów, to widzimy, że ten blok, tak, on się trzyma z wyborów na wybory, no, ale on się trzyma w konkretnym kontekście społecznym, tak? I w chwili, kiedy ten wybór, przed którym ludzie stawali, był w ich głowach, w ich opinii taki, a nie inny. Tak? Natomiast są przecież oczywiście poza wyborcami skrajnie konserwatywnymi, dla których prawa człowieka są czymś, co po prostu ich odrzuci, tak? Jest pewna część wyborców PiS-u, którzy są wyborcami, nazwałbym to, pragmatycznymi i którzy głosują na PiS nie dlatego, że PiS im się podoba, tylko że bardziej nie podoba im się to, co widzą jako alternatywę. I nasza głowa w tym, żeby przedstawić taką alternatywę, która będzie po prostu od tego PiS-u dużo atrakcyjniejsza. To jest jedna grupa. Ale są też wyborcy, którzy szukają sprawczości. Mówiłaś o tym facecie, który poszedł do PiS-u, bo poczuł, że niesprawiedliwość, która go dotknęła i ze strony Kościoła katolickiego, i ze strony państwa, tak? To jest coś, co można przełamać tylko, jeżeli ktoś będzie mieć odwagę coś zrobić, coś realnie zmienić, tak? No i takich ludzi, którzy wodzili wzrokiem za prezesem Kaczyńskim i lokowali w nim nadzieję na taką sprawczość, na tego, który jest w stanie coś zrobić, no było pewnie dużo. Ale tu się moim zdaniem będzie działa ważna rzecz w ciągu najbliższych paru lat. To znaczy Jarosław Kaczyński już nie będzie tak silny wewnątrz swojego obozu i tak sprawczy, jak był przez poprzednie 4 lata. Ten obóz ma dwa wzmocnione, może nie skrzydła, ale skrzydełka, które moim zdaniem nie będą wiązały swojej przyszłości trwale z takim PiS-em, jaki znamy dzisiaj. Z jednej strony są konserwatywni neoliberałowie Gowina, którzy bardzo mocno się wzmocnili, tak? Jest dzisiaj 18 i to oznacza, że będą blokowali prospołeczne instynkty tego skrzydła związkowego wewnątrz PiS-u. To się już dzieje, to się będzie działo. Z drugiej strony jest to środowisko wokół Jakiego i wokół Ziobry, tak? Które w naturalny sposób będzie ciążyło w stronę Konfederacji. I to też już widać. Wręcz widać to na korytarzach sejmowych, tak? Więc ta opowieść, która część ludzi przyciągała do PiS-u, czyli że to jest ta silna, sprawcza ręka, moim zdaniem już nie będzie tak wyglądała w ciągu najbliższych lat. I teraz głowa nasza w tym, żeby dotrzeć do ludzi, którzy kiedyś tak myśleli, kiedyś im się to podobało i przedstawiliśmy alternatywę. Nie taką zamordystyczną, nie taką, która obiecuje dobrego patiuszkę, który rozwiąże wszystkie problemy, taką trudniejszą, lewicową odpowiedź, która sprowadza się do tego, że trzeba z własnej woli brać nadania i się zbawić, tak? We współpracy od dołu, tak? Bo to jest ta fundamentalna różnica pomiędzy nami, a jakąkolwiek nawet najbardziej prospołeczną prawicą, że chcemy demokracji, że chcemy oddania sprawczości w ręce ludzi. I ja myślę, że przestrzeń na to społeczna będzie. Natomiast żeby to wyszło, to musimy oczywiście mądrze używać tego narzędzia, którym jest parlament,
ale musimy też nie dać się oślepić tym przemiłym światłom, które na nas padają i nie popaść we wrażenie, że to jest wszystko. Bo oczywiście głupotą jest ignorowanie tego narzędzia i mówienie, że da się bez tego, bo się nie da, ale samym tym też po prostu się nie da. I myślę, że to będzie duże faktycznie wyzwanie na najbliższe lata, przy czym ja nie lokowałbym go tylko w wielkich zakładach pracy. Ja nie lokowałbym go tylko w tym powiecie, o którym Piotrek mówił, bo moim zdaniem my mamy do odwalczenia także inną ważną grupę, oprócz tej, która głosowała na PiS. Ja myślę sobie, że jest część wyborców, znowuż oportunistycznie głosujących na Platformę, pomimo tego, że w rzeczywistości też zbyt wiele z nią, z tą Platformą nie łączy, oprócz poczucia, że to jest jedyna metoda postawienia się w cudzysłów prawicy. Tak? I tym ludziom ja też widzę, jak przez lata całe jedyna opowieść o świecie która do nich dociera, to była ta balcerowiczowska. Ta oparta na egoizmie, ta oparta na świecie, w którym każdy każdemu jest wilkiem. Ale do części z nich także dociera dzisiaj już opowieść prospołeczna. Opowieść socjalistyczna, opowieść socjaldemokratyczna. Ja nie mówię, że to będzie znacząca część tej grupy wyborców, ale będzie. I moim zdaniem jej także nie ma co poddawać. Bo jeżeli chcemy naprawdę lewicowego rządu w ciągu najbliższych kilku lat, to ten rząd będzie musiał zbudować hegemoniczny blok, który będzie sięgać poza klasyczne środowisko robotnicze i poza wielkomiejską inteligencję, tak? Czyli i poza tę grupę, o której wszyscy się zgadzamy, że musimy do niej dotrzeć, i poza tę grupę, o której wszyscy się zgadzamy, że w pewnym stopniu jest już dzisiaj zapleczem partii lewicowych czy centrolewicowych. To ja się zgadzam z tym, co mówił Piotrek, że to będzie kluczowe zadanie, tak? Dużo ważniejsze od tego, czy ładnie wystąpimy, czy nie wystąpimy w parlamencie, żeby osiągnąć sprawczość. Natomiast jeszcze jedna sprawa, bo tutaj żeśmy rozmawiali sobie o różnicy doświadczeń, tak? Z czasu, kiedy Piotr był parlamentarzystą i z tego czasu, który mamy teraz. Ja myślę, że jest jedna bardzo ważna różnica, która pomoże nam pomóc nie popełnić tamtych błędów. Oprócz tej, że hegemonia neoliberalizmu taka ideologiczna się posypała w porównaniu z tamtymi czasami, co jest ważnym czynnikiem zewnętrznym, ale oprócz tego moim zdaniem taka czysto praktyczna. Tak się złożyło, że parę miesięcy temu, kiedy usiedliśmy do budowania tej koalicji, to byliśmy pod jednym względem w świetnej sytuacji, bo wszyscy dostali po tyłku i wszyscy wiedzieli, że nie są królami świata. I myślę, że to jest świadomość, która bardzo mocno pomaga na to, żeby potem jak się siada przy stole i się kogoś do czegoś przekonuje, to żeby być w stanie go przekonać. I myślę, że to, co się udało zbudować przez tych parę miesięcy, to taki sposób gadania, który doprowadził do tego, że no, to, o czym ja mówiłem, miałem przyjemność mówić w tej debacie, to był w dużym stopniu też efekt paru godzin spędzonej decyzji na tym szerokim, mocno pluralistycznym klubie, który zastanawiał się nad tym, co tam powinno być. I z zaskakujących dla mnie często ust, kiedy na to patrzyłem, padały słowa, musimy powiedzieć o tym, że trzeba wprowadzić ustawę o wygaszeniu roszczeń reprywatyzacyjnych. I z ust, o której bym o to też pewnie rok, dwa, trzy lata temu nie podejrzewał, padały słowa o tym, że musimy powiedzieć o publicznym programie mieszkaniowym finansowanym z budżetu państwa, który stworzy w Polsce realną alternatywę na rynku mieszkaniowym, robioną według dobrych, starych, austriackich, socjaldemokratycznych wzorców. Myślę, że ta formuła daje szansę wszystkim się zmieniać. I to też jest spoko. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy w praniu w ciągu najbliższego roku, dwóch, ale ostatni raz jeszcze powtórzę z uporem maniaka. To wbrew pozorom nie będzie zależało tylko naszych posłanek i posłów, ale w dużym stopniu od tego, co uda się zrobić z oddźwiękiem tego, co tam się stanie poza parlamentem. Jak sobie myślałam, o co was chciałabym się zapytać, to mi wracało cały czas jedno pytanie, bo w tych dyskusjach powyborczych, w
wszyscy pytają, co jest największym wyzwaniem, co jest priorytetem, czym lewica powinna się zająć. Ja bym chciała was zapytać, czym nie powinna? Czy są takie rzeczy? Czy kim, czym lewica nie powinna się zajmować? Nikt się nie wyrywa w odpowiedzi. Na pewno. Piotr? Słuchajcie, ja sobie po prostu pozwoliłem wziąć mikrofon, żeby jeszcze coś poza tym powiedzieć, bo ja bardzo się cieszę z tej harmonii, która teraz się tam odbywa w sprawie tego, że musimy zrobić wszystko, o czym marzyliśmy, ale ja zawsze pamiętam, że zupełnie inaczej się rozmawia, jak się jest u władzy, a inaczej się rozmawia, jak się nie jest u władzy. I ja dokładnie wiem, kto przyjdzie do tego lewicowego rządu, jak się nazywa, bo jeden się nazywa Wojciechowski, jest z JW Construction i oni po prostu zawsze umieli nie pozwolić, tak? Ale i teraz, przepraszam, teraz musimy stworzyć taką grupę lewicową, no samych twardzieli, którzy nie wezmą tych walizek pieniędzy. A tego się naprawdę nie udało od 30 lat, więc mówienie, że to hop, hop, siup, siup, to poza tym, jeżeli chodzi o tą harmonię, no to poczekajmy na głosowania podatkowe, tak? Poczekajmy na głosowania podatkowe, bo tak naprawdę to my jeszcze nic nie wiemy o sobie, to po pierwsze, jeśli chodzi o lewicę tam w Sejmie, a po drugie, to rzeczywiście jest tak, że właściwie w PiSie jest tylko jeden prospołecznie lewicujący człowiek i nazywa się Jarosław Kaczyński. Może jeszcze kilku więcej. No Tadeusz, kilku więcej, Tadeusz Cymański. Ale chcę powiedzieć, że cała reszta to są jak Gowinowcy, to jest hołota neoliberalna, która niczym się nie różni od platformersów. Natomiast oni zobaczyli, że prezes wymyślił myk, jak wygrywać wybory i zdobywać władzę. Więc oni siedzą cicho i łykają te wszystkie socjalne programy. Dlaczego? No bo zdobywając władzę dalej się bogacą, tak? No bo temu służy władza, żeby się bogacić. W Polsce jak przełamiemy, bo ja kiedyś słyszałem dwóch milionerów we Francji i jeden drugiemu radził, gdzie kupić mieszkanie. W gminie rządzonej przez komunistów, bo tam jest czysto, bo oni nie kradną, tak? Więc ja bym chciał, żebyśmy kiedyś mieli taką opinię jako lewica i to byłby ten przełom. Natomiast już mówiąc... To jest ten czynnik ludzki, nie? Członkowie wszystkich partii mają ręce do siebie, a partie to są biura pośrednictwa pracy. To mniej więcej tak wygląda. I każda partia sięga, bo jak miasto sięga tam, gdzie kolektor. Jak już jest szambo, to jest wiocha, nie? A z partią jest tak, że jest mniej więcej tak duża, te klasyczne partie, które znaliśmy dotychczas, jest tak duża, jak dużo ludzi się załapuje na posady, które ta partia załatwia, plus ewentualnie członkowie rodzin. Spotkania przedwyborcze są biletowane i zwykle ludzie w czasie pracy na nie chodzą, urzędnicy. Polityką zajmują się biznesmeni, urzędnicy i właściwie prawie nikt więcej. I tu ten przełom musi nastąpić. Natomiast o czym nie wolno rozmawiać? Nie, wolno rozmawiać o wszystkim. I jeżeli kiedykolwiek, gdziekolwiek ktoś mnie zapyta o mniejszości seksualne, czy tam o prawa kobiet, tak, ja będę mówił szczerze i bardzo ostro. Ja dzisiaj idę znowu do telewizji publicznej, do Studia Polska. I tam jest tak, że oni bardzo chcą z nami rozmawiać o sprawach tych obyczajowych, ideologii i tak dalej. Dlatego, że w ten sposób mają gwarancję, że nas wyalienują od naturalnego elektoratu lewicy, jaką są ludzie pracy, tak? I my jesteśmy wpychani w ten kanał, znaczy jeżeli PiS, jego propagandystka Ogórkowa ma interes w tym, żeby głównie rozmawiać o tym, to my mamy się zastanowić, dlaczego ona ma w tym interes, tak? Dlaczego PiS ma w tym interes, żeby nas ten kanał wpychać. My oczywiście mamy przed sobą olbrzymią misję również edukacyjną wobec tak zwanego ludu. Ale żeby ktoś nas słuchał, musi nam zaufać. A żeby nam zaufali, to musimy jednak wiedzieć, że większość ludzi zarabia płacę minimalną albo odrobinę więcej. Większość. To jest bogaty kraj biednych ludzi. Mam wrażenie, że część inteligencji i też część lewicy
uległa takiemu mirażowi, że Polska to jest historia sukcesu i że tylko... Ja byłem w Słupsku kiedyś na spotkaniu z działaczami lewicy, głównie SLD, i opowiadałem o mojej analizie kryzysu społecznego, taką książeczkę się udało wydać w Polsce, i mówiłem, że 80% nie jeździ na urlopy, bo wtedy tak było, 80% nie ma oszczędności i nadal 80% nie ma oszczędności, tylko długi i tak dalej, i tak dalej. I jak już skończyłem ten swój wywód, to po kolei wstawało iluś działaczy tak zwanej lewicy, i mówili, że oni są zachwyceni, że ja się pochylam nad tą niewielką mniejszością w Polsce, która cierpi biedę. Tak? W ogóle nic nie dociera. Nic nie dociera, bo ta urzędowa optymizm, ta propaganda sukcesu, ona była i za PO, i jest również za PiS-u. Tak? I ludzie to łykają naturalnie, bo ludzie chcą mieć dobre wiadomości. Natomiast jeżeli sobie nie uświadomimy, że rozbudzono olbrzymie roszczenia społeczne, a nadal jest cholerna bieda, jeżeli z tą biedą nie będziemy walczyli na co dzień, a raczej z tymi, którzy tą biedę powodują, to, no, to nam nie zaufają. A jak nam nie zaufają, to nigdy ich nie przekonamy, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, jaką religię wyznajemy, jakiego jesteśmy pochodzenia i jakiej orientacji seksualnej. Bo taka jest kolejność. Znaczy, o wszystkim trzeba mówić, ale trzeba mieć gradację, trzeba mieć priorytety. A naszym priorytetem jest walka klas i tylko kończę taką optymistyczną wiadomością. Otóż mieliśmy w środę na zebraniu ludzi, którym nie zapłacono za pracę przy remoncie szkoły dla niepełnosprawnych dzieci na Mokotowie w Warszawie. I ci robotnicy, po raz pierwszy, to jest przełom, bo zwykle się chowali, wystąpili przed kamerą, nagrali się z imienia i nazwiska, że ich oszukano, że im nie zapłacono. Dotychczas się bali, ja miałem wiele prób. To jest przełom w świadomości. Szukajmy ludzi poszkodowanych, niezapłaconych, wyzyskiwanych, organizujmy ich i wtedy możemy mieć spokojnie o wynik. Bo ja mam wrażenie, że my jako Ruch Sprawiedliwości Społecznej mamy coś w rodzaju monopolu, tak? Bo my chcemy to robić. My chcemy organizować robotników, pracowników i tak dalej. Natomiast cała reszta organizuje urzędników i biznesmenów i podlizuje się mitycznej klasie średniej, której według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową jest 400 tysięcy w Polsce. A kolejka bardzo długa do nich. Widzę, że Adrian tam intensywnie coś notuje. Nie, tak? Ja rysowałem. Paulina? Okej, to kilka łyżek, ale ja myślę sobie, że rozumiem, że ukryte pytanie sprowadza się do tego, czy żeby zdobyć pewne grupy, nie powinniśmy przestać mówić o sprawach ważnych dla grup innych. Ja myślę, że kluczowa sprawa nie dotyczy tego, czy się mówi, tylko jak się mówi. I jest jeden kłopot, który moim zdaniem część inteligenckiej lewicy ma. I tym kłopotem jest to, że wypowiedź często nie ma na celu tego, żeby przekonać, tylko żeby powiedzieć, że ma się rację. I moim zdaniem to jest coś, czego musimy się wystrzegać, bo jeżeli chcemy w niektórych sprawach, reprezentując w tym momencie mniejszość polskiego społeczeństwa, doprowadzić do tego, żeby przekonać do nich większość, to musimy się postarać. A elementem tego postarania jest to, żeby gadając z tymi ludźmi, starać się ich przekonać, a nie powiedzieć, że nie mają racji. To oczywiście jest diablo trudne, tak? Zwłaszcza w chwili, kiedy mówimy o zupełnie elementarnych prawach człowieka, kiedy mówimy z perspektywy obrony grup, które są prześladowane, które są dyskryminowane. Ale moim zdaniem absolutnie kluczowa sprawa to to, żeśmy zawsze uświadamiali sobie, jaki jest nasz cel polityczny. Tym celem politycznym jest zmiana, a nie to, żeby powiedzieć, mamy rację. I myślę, że jeśli będziemy się tego drugiego wystrzegać, a o tym pierwszym pamiętać, to będziemy mieli szansę, że to pójdzie łatwiej. Bo ogólnie rzecz biorąc, w tej całej przestrzeni prawoczłowieczej, w tej całej przestrzeni równościowej, to, co walczymy, to są zdroworozsądkowe sprawy. Chcemy tego, żeby ludzie byli traktowani równo. Chcemy tego, żeby nie padali ofiarą przemocy.
Chcemy tego, żeby mogli wybierać w swoim życiu tak, jak im dyktuje serce, a nie tak, jak im dyktuje ksiądz proboszcz, który uważa, że wie lepiej, tak? To są proste sprawy i o tych prostych sprawach, i to jest kolejna ważna rzecz, moim zdaniem, o której trzeba będzie pogadać, trzeba mówić prostszym językiem, tak? Bez takiego, bez tych... Dla mnie takim szyboletem jest słowo szybolet oczywiście, ale oprócz tego jest nim to, że jako wierny czytelnik Karola Marksa powinieneś wiedzieć, co oznacza słowo szybolet. Piotrze, tu cię mam. Używanie pewnego pojęcia jako właśnie takiego talizmanu słuszności, tak? I sposobu na wyróżnienie siebie i swojej małej grupy jako tych, którzy posiadają ten talizman słuszności, bez myślenia o tym, czy przełożyć to na zbudowanie jakiegoś szerszego, masowego poparcia dla danej sprawy, o którą walczymy. Mi się wydaje, że takim dobrym przykładem tego jest to, że zamiast mówić na przykład o krzywdzie geja albo o krzywdzie lesbijki, używamy dużej liczby liter, których część naszych odbiorców po prostu nie rozumie. Ja jeżeli nie rozumie, to po prostu odrzuca. I myślę sobie, że od perspektywy człowieka, od perspektywy ludzkiej krzywdy i od perspektywy równości wychodząc, dużo łatwiej jesteśmy w stanie przekonywać, niż po prostu powtarzając no, taki często akademicki bełkot, którym w tych sprawach dotyczących praw człowieka zbyt często jest naznaczone to, co jako lewica mówimy. Więc myślę, że pytanie nie brzmi, czego nie mówić, tylko jak to mówić. O! To jest ciekawe, bo w ogóle... Jako osoba mająca skłonność do akademickiego bełkotu. Trochę mnie zaskoczyliście tym, że zobaczyliście w tym ukryte pytanie o to, czy zajmować się tematami prawno-człowieczymi, bo ja sobie myślałam głównie o tym, ale trochę Adrian o tym mówiłeś, że lewica powinna się chyba trochę mniej sobą zajmować, co w jaką pułapkę wpadała. Adrian poszedł się zająć sobą. Bo to jest pułapka tych 4 lat nieustannej, trudnej walki o przestrzeń w debacie, ale to wydaje mi się, że o tym trochę też Adrian mówił, jak mówił o tym, że trzeba myśleć, jak do ludzi mówić, a nie jak tylko walczyć o własną słuszność. Ja może dorzucę, jak to pytanie się wydało problematyczne, to zanim oddam dziewczynom głos, to dorzucę do tego pytanie o to, czy my w ogóle jako lewica mamy jakieś pojęcia, kategorie, wokół których te nasze narracje, nasze postulaty możemy opowiadać? Tak jak PiS mówił o trochę przechwycił Solidarność, mówił o wstawaniu z kolan, potem o polskim państwie dobrobytu. My mówiliśmy w kampanii, że łączy nas przyszłość, ale wydaje się, że to trochę mało. Czy my mamy jakieś kategorie, które są nasze, wokół których możemy budować szersze porozumienie i które są jednocześnie zrozumiałe, a propos tego, co Adrian mówił? Ania? Jak już rozmawialiśmy o języku, o tym, w jaki sposób mówić o różnych sprawach, to ja chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że my mimowolnie, nie wszyscy, ale jednak część z polityków, polityczek lewicy, przejmujemy język dominującej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej, używamy skonstruowanych przez ich PR-owców neologizmów, czym tym samym nakręcamy na relacje Platformy Obywatelskiej, nie kreując własnej, bo nasze neologizmy wtedy nie wchodzą do obiegu, dziennikarze się nimi nie posługują, kiedy my sami podłapujemy takie rzeczy, które są proste, ale strasznie infantylne. Mogę podać przykłady, no, na przykład Republika Banasiowa, tak? Albo zadzwoń do Banasia, no po prostu ja tam już żygam. Ale to nasi politycy, polityczki to robią. Dlaczego to robią? No bo to jeżeli powie to ktoś z Platformy, TVN to też zrobi z tego materiał. Ludzie nasi widzą, że to się robi popularne i sami zaczynają mówić dokładnie to samo i tym samym językiem. No w taki sposób nie wprowadzimy własnych tematów do debaty publicznej. Musimy, to jest apel, kurczę, do wszystkich kieruję, już kierowałam na klubie, kieruję też tutaj do wszystkich z nas, nie tylko polityków, polityczek parlamentarnych, tylko do wszystkich. Jak gdzieś rozmawiamy choćby ze znajomymi, nie zawsze w mediach, bo to jest nakręcanie narracji Koalicji Obywatelskiej,
A my powinniśmy też odczarowywać pewne słowa, które w Polsce kojarzą się z jakimś demonem. Na przykład jednym z takich słów jest socjalizm. Socjalizm to jest po prostu coś, co... Bo powie się socjalizm, to działa jak płachta na byka, ale czy członkowie Platformy Obywatelskiej dostają po prostu zawału serca na sam dźwięk tego słowa, nie wnikając w ogóle w jego merytoryczne znaczenie. I my musimy to robić, my musimy po prostu wrzucać własne słowa. Nie szkodzi, że to na początku będzie budziło szok wszystkich i po prostu wszystkie telewizje zawyją po prostu, bo doznają jakiegoś dysonansu polegającego na tym, że to słowo zawsze już od 30 lat było uważane za słowo tabu tak naprawdę. Wszyscy się bali, poza Piotrem Ikonowiczem oczywiście oraz pewnie jeszcze kilkologiem polityków i polityczek lewicy, posługiwać się tym w sferze publicznej. Właśnie przez te skojarzenia, że to jest prosty ciąg skojarzeniowy, socjalizm, komunizm, zagłada, bolszewizm i tak dalej, łączenie tego ze wszystkimi możliwymi zbrodniami, które miały miejsce na przestrzeni XX wieku. Więc to są przede wszystkim ważne są słowa i to, w jaki sposób my konstruujemy komunikaty. To też już się pojawiło, to już też Adrian i Piotr mówili, że te komunikaty muszą być prostsze i muszą uciekać od z góry narzuconych form przez inne siły polityczne. Tutaj ja podałam przykład komunikatów Platformy Obywatelskiej, ale właśnie to słowo, sformułowanie ideologia LGBT, to jest z kolei sformułowanie narzucone przez Prawo i Sprawiedliwość, które z uporem maniaka nie chce, żeby mówić o osobach, co ja z kolei z uporem maniaka robię, kiedy tylko mam okazję, tylko o tych czterech literkach. Bo cztery literki to odhumanizowuje. Wtedy ma się poczucie, nie, to tak w zasadzie nie dotyczy niczyich praw, to jest jakaś ideologia i ludzie mają łatwiejszą zdolność przyjmowania bezkrytycznie tego wszystkiego, co telewizja publiczna i co inne media niestety czasem też robią przeciwko osobom i społeczności LGBT+. Dlatego jak najczęściej musimy pokazywać chyba takie zwykłe ludzkie historie, nie bać się tego i mówić, tak jak Adrian też na to wskazał, mówić o problemach, z jakimi borykają się te osoby, a nie tylko o tym, że żądają praw. Bo ja rozumiem, sama jestem osobą LGBT+, ale to nie jest tak, że jest jakiś król tej społeczności, prezydent i może coś zarządzić. Część osób będzie bardzo głośno domagać się swoich praw w taki sposób, który być może przez nas nie będzie postrzegany jako mądry politycznie, ale musimy się z tym pogodzić, no bo po prostu taką mają osobowość, takie mają prawo, się tego domagać. Na własnych warunkach, ale z kolei my jako siła polityczna, która chce realizować te postulaty i prawa i walczyć o prawa osób LGBT+, musi się posługiwać nieco innym językiem, takim, który pozwoli dotrzeć szerzej i który będzie potrafił łagodzić napięcia społeczne, które na tym tle się rodzą, bo się rodzą. I jeżeli my nie przyjmiemy tego do wiadomości, tylko będziemy szli jak taran, mówiąc, że nic innego się nie liczy, tylko jak najszybsza realizacja praw osób LGBT+, to wtedy nie spotka się to z akceptacją społeczną. Jak się nie spotka, to będzie robione na rympał. I w związku z tym, nawet jeśli hipotetycznie powstałby lewicowy rząd, który by to uchwalił, nie wiadomo, ile ten rząd by przetrwał. Jeżeli to nie będzie zakorzenione społecznie, to następny rząd to uchyli. A nie o to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, bo nie chodzi o zmienianie prawa dla samego zmieniania tu i teraz, chociaż ja rozumiem taką potrzebę naszego elektoratu. Ten elektorat by chciał, żebyśmy już teraz, dzisiaj zliberalizowali prawo do przerywania ciąży. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy to zrobili. My oczywiście musimy się uwiarygodniać i walczyć o to, pokazywać, że mamy kompleksowy projekt ustawy, która zresztą nie mówi tylko i wyłącznie o przerywaniu ciąży, ale o całym szeregu praw reprodukcyjnych. My taki projekt mamy. Tylko też to spodziewanie społeczne, jakie jest wobec nas, jest czasami zbyt wygórowane, bo tego się po prostu nie da zrobić w takiej konfiguracji politycznej, w której większość ma Prawo i Sprawiedliwość, dlatego jeszcze ma Trybunał Konstytucyjny. Także no,
też musimy trochę rozmawiać z naszymi wyborcami i wyborczyniami, tłumacząc, że są pewne rzeczy, których nie da się zrobić już. My o to walczymy, ale to będzie długa walka. To nie jest walka, która się zakończy za chwilę. Ta walka w innych krajach też trwała po kilkadziesiąt lat. W Irlandii między innymi. Tam było 6 bodajże, ile nie dobrze pamiętam, jak mniej więcej, przegranych referendów w sprawie liberalizacji prawa do przerywania ciąży, aż się dopiero udało. To trwało 30 lat. Więc myślę, że jest ważny sposób, w jaki mówimy o tych tematach, które są, ogniskują opinię społeczną. I myślę, że nie powinno być też czegoś takiego jak tematy tabu na zasadzie mówmy o równości małżeńskiej, ale nie mówmy o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. No nie, no bo to jest czysta hipokryzja, jak jest równość, to jest równość. No to znaczy, że tak samo jak małżeństwo ma prawo traktować heteroseksualne, tak samo jednopłciowe. Nie da się tego oddzielić. No, zresztą ludzie będą w tym wyczuwali fałsz. Jeżeli i tak już zaczynamy mówić o równości małżeńskiej, to nie bójmy się mówić o adopcji dzieci, bo to jest moim zdaniem chochoł. Nie da się tego usprawiedliwić, że jeżeli mówimy A, to nie powiemy B. No albo jest cały pakiet, albo zero, no bo tak inaczej to po prostu nie ma żadnego sensu. No i nie wiem, czy jeszcze chciałaś coś dopowiedzieć, dopytać a propos tego, no tak, że się sobą nie powinniśmy zajmować. Też tak myślę, żebyśmy, ale my się na szczęście sobą chyba jednak nie zajmujemy, bo mamy tyle innych rzeczy, którymi się trzeba zajmować na bieżąco, że to nie sprawia nam kłopotu. Dziękuję. Paulina. To jest trudne pytanie o to, jakich słów powinniśmy używać. Prostych, takich, które mówią, zbudują świat proponowany przez lewicę od nowa. Myślę, że trzeba mówić o krzywdzie. To jest to, co Piotr powiedział. To jest ważne słowo. Myślę, że w ogóle go nie używamy. Piotr ma rację. Nie używamy słów. Nie przypominam sobie, przeglądając teraz szybko, programy, żebyśmy rzeczywiście używały słowo krzywda, a ono jest bardzo mocne i niesie bardzo mocny ładunek emocjonalny. Współczucie, wrażliwość społeczna, solidarność, słowo, które tak bardzo w naszym kraju się zdewaluowało, a które możemy odzyskać dla lewicy. Myślę, że równość oczywiście, bo to jest dobre słowo na wszystko. Tak naprawdę. I na równość małżeńską, i na równość ekonomiczną, i na równość przed wymiarem sprawiedliwości. I to, o czym powinniśmy mówić o wszystkim i rzeczywiście nie bać się trudnych tematów. Myślę, że różnorodność lewicy startującej w wyborach wspólnie pokazała to, że ludzie chcą głosować na różnorodność, na różne tematy. Że nie wybrali tym razem łatwej drogi wspomnianej przez Adriana, to znaczy zagłosowania na Platformę Obywatelską, bo tylko Platforma jest w stanie sprzeciwić się PiS-owi. Że z całym tym bagażem, który przecież wybrzmiewał przed wyborami i w trakcie wyborów, mimo pewnie czasami różnej taktyki, ta adopcja małżeństwa, to cały czas wybrzmiewało. I ludzie widzieli to i zagłosowali na lewicę, więc naprawdę ja się zgadzam z Anną. Znaczy nie ma czego się bać. Czy dostaliśmy naprawdę świetny wynik i ja wierzę w to, że on za 4 lata będzie lepszy i że przez te 4 lata naprawdę można używać, mówić o małżeństwach jednopłciowych, mówić o adopcji i że poparcie dla tych spraw będzie też wzrastać. Jeżeli my teraz przestaniemy o tym mówić, to zahamujemy sami, znaczy będziemy za to odpowiedzialni. Ja bym nie chciała, żeby lewica była odpowiedzialna za to, że to, co społeczeństwo coraz częściej przyjmuje pozytywnie do wiadomości, nagle przestaje być dyskutowane w debacie publicznej, bo Piotr mówi, trzeba mówić najwięcej o sprawach ekonomicznych. Pewnie tak. Ale jednocześnie jest to ten sam Piotr Ikonowicz, który kiedy Rafał Lipski, tak, został brutalnie zaatakowany w programie, wychodzi razem z nim, z tego programu, prawda?
Więc myślę, że można mieć to i to. Można i powinno się mieć to i to. I przestać rozmawiać o tym, bo razem pokazało, że można mieć to i to i mieć posłów i posłanki w Sejmie. Wy jesteście tego najlepszym przykładem. Dlatego się tego nie bójmy. Myślę, że musimy więcej mówić o innych słowach, nie tylko o tych, których chcemy używać, żeby budować naszą wizję, ale tych słowach, o których ludzie wstydzą się rozmawiać, a o których chcą i potrzebują rozmawiać. O samotności, o strachu. Nie tylko przed tym, że ekonomicznie sobie z czymś nie poradzą. Przed tym, bo przyszłość jest ważnym słowem. W jakiej Polsce będą wychowywać się ich dzieci, czy nasze córki będą mogły realizować się i być takimi samymi obywatelkami jak nasi synowie, ale też o strachu, bo to są nowe tematy naszych synów, którzy szukają, mężczyźni, swojego nowego miejsca w świecie i też się boją. I o tym też nie możemy zapominać. Rozmawiać o wszystkim, co może na początku wydawać nam się naprawdę idiotycznym tematem do rozmawiania o nim w przestrzeni publicznej, na przykład o chłopakach z małych miejscowości, z których wyjechały wszystkie dziewczyny. I jakby brzmi to kosmicznie, a dlaczego mamy o tym rozmawiać? No ale jednak oni tam zostali i szukają gdzieś miłości. I oczywiście nie może być tak, że państwo im będzie tę miłość sprowadzać, ale będzie szukało rozwiązań, w których ludzie się sieciują i samotni nie są. Bo tak jak zgadzam się, bez pełnej miski nie ma człowieka myślącego mądrze politycznie, tak bez miłości, bez poczucia bezpieczeństwa, bez osób, które nas wspierają w życiu też nie ma obywateli, którzy będą chcieli zagłosować na lewicę właśnie i o tą przyszłość wspólnie powalczyć. Więc nie bójmy się też emocjonalności i nie bądźmy tymi, którzy muszą być siłą zmuszających innych do myślenia po naszemu albo wcale. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, właśnie widzę, że wybiła 14, więc Paulina wstrzeliła się idealnie. I jest jeszcze na pewno wiele kwestii, o które chętnie was bym zapytała, ale mam nadzieję, że będziemy się spotykać w takim gronie jeszcze nie raz i na kolejnych etapach naszej wspólnej, mam nadzieję, lewicowej drogi. Piotr mówi, że ma ogłoszenie, więc tak, ja przywiozłem drugi numer pisma Respekt. To jest pismo Lewicy Pracowniczej. W tym słowie chodzi o to, żeby nas szanowali pracodawcy, ale trochę się nas bali. Jest przy rejestracji, no korzystam z tego, że przyjechaliście z różnych miast i będzie to dobry sposób na kolportaż, a to jest nasza wspólna gazeta, nie jest sygnowana jako gazeta RSS-u, tylko gazeta Lewicy Pracowniczej, także zapraszam do Respektu. Wspaniale, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o wydawnictwa, to mamy chyba też Równość gdzieś tutaj, tak. Więc też zapraszamy do lektury. Bardzo wam dziękuję za to, że poświęciliście część soboty na tę dyskusję. Dzięki za udział. Musimy niestety kończyć, bo nas agenda mocno ogranicza. Ale mam nadzieję, że do zobaczenia. To teraz chyba prezydium musi powiedzieć, że przerwa. Ogłaszamy przerwę do godziny 14:15.